Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałbym wrócić niespodzianka do tematu ruchu, który no, jest czymś, czym jak pewnie część z Was wie, się zajmuję. Temat ruchu i tego, o czym dzisiaj przy tej okazji powiem, też nie będzie dla Was nowy, jeśli oglądacie nasze filmy, bo mam wrażenie, że w co najmniej co trzecim filmie, gdzie chociażby ten temat ruchu, kontaktu z ciałem, właśnie w ruchu no, się pojawia, to tak będzie tak, że trochę nie powiem niczego nowego, natomiast zdaję sobie po pierwsze sprawę, że nie wszyscy oglądacie nasze filmy od samego początku. To jedna rzecz, dwa, no te filmy, gdzie mówiliśmy z Iloną stricte właśnie o tym, co można z ruchu brać, co gdzieś tam, o jego jakichś tam dobrych, pozytywnych aspektach i też o moim podejściu właśnie do ruchu, do kontaktu z ciałem właśnie przez aktywność fizyczną szeroko rozumianą, że to już gdzieś tam było, ale że było odlegle, albo tak jak już zacząłem mówić, coraz dłuższe wstępy mi wychodzą do głównego tematu, że dobrze jest to odświeżyć i tak jak w zasadzie sam mam takie poczucie, że będąc mocno właśnie w ruchu, czerpiąc z niego dużo o tym, co ten ruch mi daje, no ja niby ciągle wiem, bo ciągle z tego korzystam, ale co jakiś czas mam takie refleksje, że no odkrywam go trochę na nowo, z drugiej strony coś sobie przypominam. Czasami to jest przypomnienie sobie jakiegoś nowego ćwiczenia, jakiejś nowej aktywności, jakiejś praktyki ruchowej, które czasem faktycznie bywają dla mnie nowe, a czasem jest to przypomnienie sobie czegoś, czego na przykład długo gdzieś tam nie robiłem, nie próbowałem. Też jest tych rzeczy właśnie takich no, ruchowych, treningowych, które robię bardzo dużo, więc no mam też taką wiedzę o tym o sobie, że pewnymi rzeczami zajmuję się przez jakiś dłuższy czas, potem je gdzieś odkładam, bo jest coś innego. Jest tego tak dużo, też cieszę się z tego, że jest to no, tak szeroka przestrzeń, że czasami wracam do jakiejś aktywności, do czegoś, do jakiegoś ćwiczenia, do jakiejś no właśnie zabawy ruchowej, zagadki po jakimś bardzo, bardzo długim czasie i mam poczucie, że czasem sobie tą rzecz lub to, co z niej biorę, przypominam, bo gdzieś zapomniałem, jakie to było fajne i co mi to robiło, a czasem odkrywam coś na nowo, a czasem jest to pewien konglomerat tych dwóch właściwości i no właśnie tą refleksją chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, żebyście sobie pozwalali na to, żeby właśnie wracać, żeby sobie przypominać różne rzeczy, które na przykład kiedyś robiłeś no właśnie pod względem ruchu, treningu, aktywności fizycznej, które z jakiegoś powodu gdzieś zostały no, odłożone na półkę, zastąpione przez coś, być może czegoś innego w danym momencie potrzebowałeś, bo na przykład był czas, że bardzo Cię cieszyły ćwiczenia na siłowni, ale przyszedł moment, że poczułeś ze względów no, zdrowotnych czy dowolnych innych, że potrzebujesz biegać albo że potrzebujesz pójść na jogę, to sprawdź od czasu do czasu, no na przykład w momentach, gdy za tym przerzucaniem żelaza przychodzi nostalgia, pozwól sobie na to, żeby spróbować do tego wrócić, żeby zobaczyć, jak teraz Ci w tym będzie i daj sobie pole do tego, żeby właśnie takie różne aktywności, które gdzieś już były w Twoim życiu i coś Ci dobrego dawały, żeby do nich wracać i je sobie przypominać. Oczywiście, no, tak jak podkreślam, jak mówię o tym, do znudzenia mam poczucie, ale też mam poczucie, że trzeba z uważnością na swoje zdrowie, bo może być tak, że gdzieś na przykład kiedyś w Twoim życiu ważne było bieganie, może biegałeś długodystansowo, ale z różnych powodów zdrowotnych, życiowych, no trzeba je było gdzieś tam odłożyć na półkę i na przykład wiesz dziś, że dziś to bieganie by Ci nie służyło. No to wtedy z dużą uważnością, prawda? No pamiętasz na przykład, jak dużo dobrego Ci to dawało, jak się czułeś po przebiegnięciu tych Twoich metrów lub kilometrów,
ale na przykład coś się podziało z twoimi stawami czy kręgosłupem i no wiesz, że dzisiaj to nie jest dla ciebie dobre, no to wtedy wiadomo, zdrowie na pierwszym miejscu. I no zawsze to gdzieś tam tutaj na tych naszych filmach powtarzamy, że uważność na siebie i swoje dobro zawsze przede wszystkim powinna być na pierwszym miejscu w pomysłach, które gdzieś tam podejmujesz, też właśnie takich ruchowych czy aż sportowych, to jeżeli wiesz, że dana rzecz, dana aktywność jest gdzieś tam dla ciebie bezpieczna, dobra, to sięgaj do niej, przypominaj sobie, co ci to dawało, po co ci to było, bo być może wrócą do ciebie różne fajne, dobre rzeczy, które kiedyś z tego czerpałeś, a być może jakieś ćwiczenie odkryjesz gdzieś zupełnie na nowo. I trochę mam poczucie, że odświeżam temat, bo kiedyś mówiłem wam o tym, to było na pewno podczas takiego naszego wspólnego filmu z Iloną, właśnie poświęconego ruchowi, mówiłem tam o tym, że bo teraz mówię o przypominaniu sobie no, aktywności, którą gdzieś tam miałeś, tak zakładam, no tak na dorosło, ale mówiłem wtedy o tym, że fajnym pomysłem na czy wracanie do ruchu, gdy jesteś dorosły, dorosła, a brakowało go gdzieś w twoim życiu i czujesz, że potrzebujesz, albo nawet lekarz kazał, bo nie wiem, bo potrzeba zadbać o zdrowie, bo trzeba zadbać o serce, może jest potrzeba, żeby no coś zrzucić, jakieś tam kilogramy, to często jest tak, szczególnie jeżeli ktoś ten ruch miał tak odłożony na półkę, że nie bardzo wiadomo, do czego się zabrać, nie bardzo wiadomo, jak znaleźć coś takiego swojego, co będzie cieszyło, jeżeli akurat ruch nie jest czymś, co cieszy gdzieś tam na co dzień, że fajnym, dobrym pomysłem jest wtedy sięgnąć do ruchu, który albo jest bezpośrednio tym samym, albo chociażby kojarzy się, ma podobieństwa do aktywności ruchowych, które bawiły cię i cieszyły, gdy byłeś dzieckiem. No, oczywiście no, nie zawsze będzie łatwo znaleźć na przykład dorosłych znajomych do tego, żeby się bawić w chowanego albo w berka czy w ciuciu babkę. No, da się. I przyklaskiwałbym i kibicowałbym, gdyby dorosłe osoby sobie jak najczęściej pozwalały na takie zabawy. Wtedy super, nie musisz kombinować. Ale dobrym pomysłem jest poszukanie właśnie wtedy aktywności, które są bliskie do tego, co cię cieszyło, gdy byłeś dzieckiem. I no, przy okazji właśnie wtedy jest po prostu łatwiej, no bo jeżeli coś cię cieszy, to znaczy, że coś ważnego cię do tego ciągnie, nie? Że do czegoś kiedyś jako dziecku było ci to potrzebne i być może ta część no, gdzieś tam jeszcze jest, pracuje, nie? Więc jakoś no, namawiam ciebie, was do tego, żeby tak zrobić, jeżeli potrzebujesz poszukać jakiegoś ruchu dla siebie. Natomiast zgubiłem się, nie wiem, co chciałem powiedzieć. A już wiem. Natomiast no, dziś mówię o tym, jak wracać, jak szukać sobie, przypominać i po co to w ogóle robić, żeby sięgać do czegoś, co gdzieś tam w tym ruchu no, czułeś, że przynosiło dla ciebie jakieś korzyści, no też tak na dorosło, prawda? Bo jakkolwiek, no jeszcze zamykając ten temat no, tych aktywności takich z wieku około dziecięcego, mam poczucie, że dziś jestem bardzo mozaikowy w mojej wypowiedzi, ale też chciałbym wam strasznie dużo w tym filmie dzisiejszym powiedzieć, a już 8 minuta i no dobra, będę płynął. Czasami jest tak, że do tych twoich aktywności dziecięcych łatwo znaleźć coś, co jest podobne, prawda? No bo no, jeżeli grałeś, no byłeś grać w podchody, to być może dziś rozwiązaniem będzie no jakaś gra terenowa, nie? To można robić właśnie na dorosło. Są ludzie, którzy no, robią to fajnie na dorosło i można sobie właśnie tego czegoś dobrego poszukać. Lubiłaś zwiedzać tajemnicze miejsca. Dorośli ludzie dzisiaj uprawiają urbex. No można, prawda? Ale właśnie wracając do tego, co można odkrywać na dorosło. Ja mam tak i w zasadzie no, na fali tego przeżycia, tej refleksji
ten mój dzisiejszy film dla was nagrywam, że jakiś czas temu kupiłem sobie ciężką piłkę do ćwiczeń, bo mam na sali piłki lekarskie, ale no mam 5-kilogramowe, z którymi różne tam fajne rzeczy czy sam robię, czy na moich treningach, warsztatach, gdzieś tam ich używamy i na tych bojowych, i na tych ruchowych. Natomiast przyszedł mi jakiś czas temu impuls, że chciałbym piłki cięższej. No i Allegro pokazało, że jest piłka dokładnie taka sama jak te moje piątki o wadze 15 kg. No i kupiłem. Ogromnie się ucieszyłem, jak piłka na salę dotarła. Współczuję kurierowi. No i gdzieś tam zacząłem z nią właśnie różnych nowych rzeczy próbować, albo gdzieś przypominać sobie ćwiczenia, które kiedyś robiłem z piłkami i nagle wow, zupełnie inna jakość. I gdzieś tam sobie właśnie przypomniałem, ile mi to właśnie kiedyś, no, gdy bardziej ćwiczyłem tymi piłkami, ile mi to przynosiło, bo przyszedł nowy bodziec, większy ciężar, większe wyzwanie, większa stymulacja do tego, żeby odkryć coś nowego. I to była jedna rzecz. Natomiast przede wszystkim dziś o tym mówię dlatego, że na jednym z ostatnich treningów indywidualnych ktoś, z kim ćwiczę, poprosił mnie o takie rozgryzienie ćwiczenia, które widział ostatnio na jednym z filmów treningowych. No i to było ćwiczenie takie na mobilność nóg bioder. Ja je też wklejałem, wydaje mi się, chyba też na nasz fanpage, nawet na pewno, więc możecie je zobaczyć tam w tygodniu gdzieś tam wisi. I to było ćwiczenie właśnie na to, żeby trochę otworzyć biodra, nadać im mobilności, taki pewien szczególny sposób chodzenia na nogach. No, trudno je dokładnie opisywać, możecie sobie zobaczyć tam na stronie. W każdym razie sytuacja gdzieś tam zawołała mnie do tego, żeby sobie ćwiczenie przypomnieć. No i pierwsze ruchy, kurczę, ja to robiłem kiedyś i było fajnie, mobilnie, te nogi pływały, a tu tak, czwartek rano, dzień wcześniej mocno poćwiczyłem jakieś tam przysiady, nogi pospinane, pozbijane, a tu trzeba ćwiczenie gdzieś tam pokazać, rozgryźć je, przypomnieć sobie, więc pokazując, demonstrując, ucząc tego ćwiczenia, sam musiałem je sobie mocno gdzieś tam w ciele przypomnieć i oprócz tego, że się udało, mam poczucie, pozdrawiam cię Marku, to jak skończyliśmy trening, sam zostałem w tym ćwiczeniu jeszcze bardzo, bardzo długo i gdzieś tam łaziłem po tej podłodze tam i z powrotem i gdzieś jakoś tak naturalnie przyciągnęła się do tego właśnie ta moja ciężka piłka. I nagle to chodzenie na tych nogach z tą piłką, to wędrowanie po niej w różnych niskich pozycjach dało mi znowu ogromną ilość właśnie czegoś takiego nowego. Zaczęło mnie to bawić, że gdzieś odświeżyłem sobie to ćwiczenie i że mimo, że na początku było trudno, to gdzieś wszystko to w ciele siedziało, czekało i za chwilę ciało sobie to przypomniało i nagle byłem znowu w ćwiczeniu, w ruchu, który gdzieś wśród tych wszystkich rzeczy odłożyłem na półkę, a nagle mam je odświeżone, tak jakby gdzieś tam sobie czekało. I do takich przeżyć was mocno namawiam, bo planowałem sobie potem na ten trening gdzieś tam jakieś zupełnie inne rzeczy, ale przez to, że to się przypomniało, przez to, że poczułem, że potrzebuję, że mogę jakoś tam rozruszać te nogi, biodra i poszedłem za tym. Dostałem mnóstwo takich bonusów, prezentów od tego ćwiczenia, od siebie w tym ruchu, od tego, że sobie na to pozwoliłem, że mogłem je jakoś odkryć, zobaczyć, poczuć na nowo, bo z ciężką piłką nigdy tego ćwiczenia wcześniej nie robiłem. Przy okazji korzyść ogromna, bo tak się też złożyło, samo się złożyło, tak widocznie miało być, albo można to było spożytkować. Film o zjawisku synchroniczności też dla was nagram. Przyszło dokładnie w takim momencie, że nawet w ciele, ruchowo, bardzo mi się to przydało i tą radością chciałem się z wami podzielić, czyli sięgajcie proszę
gdy się ruszacie, gdy lubicie, gdy potrzebujecie no właśnie tego ruchu, sięgajcie do tego, co robiliście kiedyś, co być może robiliście przez jakiś dłuższy czas, a być może macie jakieś jedno doświadczenie, kiedy no, dany ruch, ćwiczenie, praktyka ruchowa wam się spodobała albo po prostu jakoś się fajnie w tym czuliście. Wszyscy macie takie doświadczenia, bo nawet jeżeli no, nie ruszasz się na co dzień, to od razu mówię do tych osób, które w tym momencie ja nie ćwiczę tyle, co ty, wariacie, to co ja mam sobie przypominać? Nie, guzik, prawda. Każdy z nas ma nawet, choćbyśmy mieli sięgać do doświadczeń dziecięcych, to każdy z nas ma doświadczenia jakiejś aktywności czy zabawy właśnie ruchowej, takiej, gdzie ciało pracowało, w której czułeś się dobrze, albo w której było ciekawie, coś stymulowało, coś poruszało, coś się działo dla ciebie ważnego, tak na dorosło i rozwojowo, ja bym już chciał mówić, coś, co cię karmiło. Spróbuj sobie to po prostu przypomnieć i może się okazać to, że w trakcie samej aktywności zaczniesz przypominać sobie jeszcze więcej. Może się okazać, że odkryjesz daną rzecz jakby na nowo, na dorosło, w innym momencie. Tak czy siak odniesiesz korzyść. Do tego was mocno namawiam. Nie wiedziałem, o czym film dzisiaj nagrać, ale chyba jeżeli mówię coś po prostu o ruchu, o pracy z ciałem, kontakcie z ciałem, czyli o czymś, no, czym jak wiecie, bardzo mocno gdzieś tam się zajmuję, to wtedy tematy idą same. I widzę zegar na aparacie, że film już jest długi, więc na tym na dzisiaj skończę. Wszystkiego dobrego. Szukajcie radości w ruchu. Przypominajcie sobie, co jest w nim dla was fajnego, co było. I wszystkiego dobrego.